bardzo mi przykro. Dziękuję za wsparcie, przyjaciółko. To jest koniec waszych problemów związanych ze mną. Dzień dobry, chciałam wezwać karetkę. Coraz więcej na szczęście się o tym mówi, że depresja dotyka osób niekoniecznie, nie wiem, słabych psychicznie. Julia jest bardzo ambitną osobą, która radzi sobie zawsze sama, jest świetnie wykształcona, walczy o swoje sprawy w sądach i wygrywa. W związku z tym nie ma w sobie takiej przestrzeni, żeby zwrócić się do kogoś o pomoc, nawet nie tyle do przyjaciółki, co do specjalisty. Myśli sobie, że da radę, a nie daje rady. Nie potrafiłaby spojrzeć innym w oczy i przyznać się, że nie jest jednak robotem. W związku z tym to wydaje jej się jedynym wyjściem. No po prostu już zniknie. Nigdy mi nie powiedziałaś, dlaczego to zrobiłaś. Świat Julii się zawalił i jej życie się posypało. Chyba nikt nie jest w stanie przewidzieć, że ktoś jest tak aż zdesperowany albo tak zagubiony, że może targnąć się na własne życie. I to jest chyba największym zaskoczeniem. Julia z tym bólem została zupełnie sama, bez wsparcia. Trudno mówić o wsparciu przyjaciółki, chociaż Sylwia się bardzo stara, ale nie wystarczy powiedzieć, że będzie dobrze albo że, nie wiem, weź się w garść. Sylwia ma do siebie żal i ma pretensje o to, że nie zauważyła, że z jej przyjaciółką jest aż tak źle. Przestała być czujna. Czujność się traci wtedy, kiedy ktoś już pozornie wydaje się, że już jest zdrowy, że już się czuje lepiej i właśnie to jest wtedy ten moment, kiedy on ma więcej siły na to, żeby to samobójstwo popełnić. I Julia żyje. Jest przy niej Budzyński. I znowu jest na niego skazana. Na to jego taki żal, takie współczucie. Dociera do niej, że całe jej życie, które było związane z nim, to jest jedno wielkie upokorzenie. Żałuję, że kiedykolwiek cię poznałam. Mała granica jest między miłością a nienawiścią. Oczywiście każdy z nas jest mimo wszystko w jakiś sposób naiwny i myśli sobie, no jak pomogę, to ta pomoc zostanie doceniona, a przecież nie zawsze tak jest. Modne jest to, by szybko się pozbierać, szybko wrócić do społeczeństwa, do swoich spraw, jakby nie ma miejsca na jakąś żałobę, na przepracowanie tych swoich przeżyć. Nagle okazuje się, że Julia sobie z tym wszystkim nie radzi. Julia Malicka nie złożyła na czas apelacji. Sylwia po prostu nie chce, żeby jej przyjaciółka do tego wszystkiego jeszcze straciła pracę, bo to może być cios, który sprawi na przykład, że Julia znowu posunie się do czegoś tak niebezpiecznego. Praca to była jedyna rzecz, która ją utrzymywała przy życiu. Zawsze się sprawdzała, zawsze była najlepsza i to też zostało jej odebrane. Julia to jest kobieta, która jak się wita z jakimś mężczyzną, nie wiem, na sali rozpraw, to po prostu ściska mu mocno dłoń i to jest taka postać. Trzymam za nią kciuki, że znowu będzie miała silny uścisk dłoni i że pójdzie po swoje, no bo takich kobiet nam trzeba.